Tak, właśnie, cześć wam wszystkim, jestem sobie IMC, ja oto przed wami kolejny odcinek Serious Sam 2 i zaczynamy w takim dziwnym miejscu strasznie, ponieważ tutaj się dzieje już akcja od razu jak załadowałem grę. Także tak, dzieje się dużo, dużo się stało od razu teraz, ale tak, witam was w kolejnym odcinku w końcu Serious Sam 2. No i tak, napisały mi komentarze, pokazałem jak działają dwa shotguny naraz, czyli bardzo, bardzo fajnie. No i tak, jesteśmy w kolejnej sekcji. Tutaj rozwaliliśmy właśnie trzech nowych bombli. No i ten bombel tutaj na wieży dał nam szelsy właśnie do naszego shotguna, które nam się bardzo przydadzą. Dobrze, dobrze, wiem, że mam nie pływać, tylko chcę tutaj sobie troszeczkę pozwiedzać. Lol, dziwne są te rozgwiazdy. To są rozgwiazdy, dobrze mówię? Chyba tak. Patryki. jest tutaj trochę sekretów oczywiście schowanych. Są jeden jest taki mega dziwny, ale wam go pokażę. Tutaj mamy jeszcze szelsy. No i co? Ogólnie jeszcze z informacji i nowości. Zostało zapowiedziane spolszczenie. Tu macie teraz screena na ekranie. Zostało spolszczenie zapowiedziane, które wyjdzie mniej więcej tak w sierpniu. Więc strzelam, że w sierpniu jeszcze będziemy w tą grę grać. Ale jeżeli jakimś cudem udałoby nam się skończyć serię przed sierpniem, to oczywiście powstaje odcinek z tego spolszczenia, jak to wygląda i tak dalej, jak to się ma i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens to spolszczenie. Tu mamy dynamit, widzę, tutaj też. Czy możemy coś z tym dynamitem zrobić? Nie wiem, podpalić na przykład? Okej. Straciliśmy jedno życie. Tu to się mówi. I tak nam daje 6, bo przeciwników już nie ma. A jeszcze jeden nam daje, okej. Straciliśmy jedno życie, też chcieliście, żeby kamerkę dał troszeczkę niżej, żeby to życie było widać, także w lewym górnym teraz nade mną prawdopodobnie widzicie te życia, że mam dwa, miałem trzy, mam dwa. A tu TNT już, tego TNT tutaj nie ma, co tu było. O, a jest tutaj, może mi się uda to jakoś wybuchnąć logicznie. No może tym, tam mniejszy rozrzut. Nie? Okej, okay, to nie chce się ewidentnie rozwalić teraz. To w ogóle podpala, spróbujmy to. Podpala. O właśnie, to podziałało, pięknie. Dobrze. Mamy leżak, dużo rozgwiazd, okej, do wody nie wchodzimy. No i mamy przeciwników kolejnych. Spróbujmy tego na nich, może to na nich podziała jakoś lepiej. No i co, wytrzymali. Znaczy, gościu się kierują tam idzie, o nie. Pociąg normalny mamy z tego co pamiętam, nie? Chyba dobrze mówię, a sprawdźmy jak to podziała na nich. I dobrze, i to jeszcze jak dobrze, oh shit, okej. Okay. Było blisko, aby mnie załatwił kolega. Dwa takie naładowane, jak to? Czy to jakoś tak mocno bije? No idea, no clue w sumie. Tak jest chyba najlepiej, najefektywniej, jeżeli będziemy w ten sposób strzelać, okej. To życie mnie boi, że je straciliśmy. I z tego co pamiętam chyba F6 się? Tutaj, boże to dziwnie działa w ogóle. F6 się zapisuje G? Tak, F6, okej. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, mianowicie co było powodem tego, że nam gra tak źle działała wcześniej. Ta jedna opcja tutaj. Anisotropy. Tutaj. Miałem to na maksa ustawione, ustawiłem sobie na razy dwa. Jak widzicie, gra cała działa, także jeżeli będziecie mieli problemy w przyszłości, to jest opcja, którą musicie sobie odkliknąć. Uwaga, to jest śmieszne. Pokazałbym wam to, gdyby nie kasenka. Farting secret has been found. Tak, ten plane ogólnie daje nam rzeczy. Jak widzicie zresztą, ale też go strzela. To, które faktycznie możemy zestrzeć, to tym razem możemy zestrzeć, tylko musimy się postarać, że jesteśmy. Armor jeszcze, nice. No to co, nawalamy się, mamy kolejnych nowych przeciwników, czyli takie właśnie gówna zielone, nie wiem powiedzieć jak to nazwać. Nie wiedziałem. No teraz sobie bardzo jak te z Siberian Mayhem, no nie? Te zielone właśnie, wyglądają podobnie bardzo. Tych nie wiem, bo nie trzeba by zbić tarczy, tylko można ich ranić. There we go. No, z tymi szczotkami się fajnie gra. Dwoma, oj, bardzo fajnie.
Ja pamiętam, że tu było dużo sekretów, ale ja już sobie nie mogę przypomnieć gdzie, co i jak, naprawdę. Wiesz, że chyba był sekret, żeby wrzucić coś do tej czaszki? Ale mogę się absolutnie mylić, naprawdę. Tu jest sekret, za który mam nadzieję, że mnie nie zbanują na YouTubie. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Zdrowie? Miło. To jest w tamtych krzakach, widzicie, w tamtych krzakach coś się dzieje. Oj, nieładnie. Oj, nieładnie. Jak uciekają. Ciekawe, gdzie oni biegną. Pewnie znikną za horyzontem, ale biegnę za nimi. Jestem ciekaw, co się stanie, jak za nimi pobiegnę. Gdzie oni pobiegną? Pewnie gdzieś w ścianę i znikną. Strzelam. Ale sprawdźmy, tak z ciekawości. Gdzieś tam biegną. Ano, znikają, okej. No i tak, też zostało mi napisane w komentarzu, że... Ta sekcja aktualna, w której jesteśmy, jest w miarę krótka. I to nie jest tak, że jedna sekcja to jest jeden poziom, tylko po prostu są takie... Taka jest tak dziwnie sekcjami podzielona, tak, takimi dziwnymi checkpointami. No i musimy sobie z tym jakoś poradzić. To jest też fajna broń. Thank you very much. Okej, idą do nas zewsząd. A, jego się da strzelić. Pewnie mi się udało. A ty mnie strzelisz tą siekierą, jak tutaj stoję. Tam jest poważna bomba, o proszę. Uuu, jest mocne. A dostałem od niego. Ej, to nawala naprawdę fajnie, podoba mi się. Okej, okay, no, z takiego daleka was niestety nie rozwalę. Zmienianie tych bej nie jest intuicyjne aż tak bardzo, jakby się wydawało, że jest. Gdzie przeładowuje, jeszcze można strzelić, a patrzcie. Nie, wydawało mi się, okej, okay, never mind. No gościa z siekierą załatwić, a on jest kuźwa wytrzymały. A jak do wody będzie, to umrę, fuck. Okej. Trochę ich jest, Dawać, panowie. A ty? Masz coś do powiedzenia? Tatusie, jesteście na ten most. Co za goście. A ja wiem, że ta samochód da się rozwalić, goddammit. Tu coś jeszcze mamy. A to jest pewnie do tego TNT, które już rozwaliłem. Tak strzelam. Dobrze. Trochę ich tu idzie, nie powiem. Frajer. O, jest mocne, goddamn. Co mi dałeś? Szelso, jak miło. Zdrowie, też miło. Halo, kolego. Ty mi nie chcesz nic dać, okej. Okay. Ale tam widziałem poważną bombę i nie, tylko nie mam pojęcia, jak ją zebrać, ponieważ jak wiecie, wejdziemy do wody, to giniemy. Tylko co mi się kojarzy. Ale może rozwalić to i dostać bombę. A poważna bomba, jak wiecie, jest zajebisty przymiotem, to jest mało powiedziane. Serious bomb! W samym końcu pod dziewiątką. Damn! A jest w ogóle ten? No już myślałem, że mogę dwie. Oczywiście, że nie mogę dwóch. Na pewno mi się wydaje, że będziemy korzystać z tego, bo to jest naprawdę dobre. Podoba mi się. Kolega nam jest nie zdać. To się chyba strzelało i coś się działo. Albo i nie. Albo i tak. A nie! Chwila! Tu się chyba banana wrzucało. Albo ja już naprawdę źle kojarzę. Coś mi się kojarzyło, że się wrzuca chyba jakoś ten... To... To co łódko? No, płynąć to nie mogę, to ewidentne. Czemu mi się kojarzy, że się banana wrzucała do tej gęby? Coś mi się naprawdę bardzo kojarzy. Ale... Nie mogę sobie przypomnieć dokładnie co i jak. I w ogóle tą piłkę taszczyłem z samego początku poziomu wcześniej. Do tej bramki, a ktoś mi napisał, że była obok piłka. Jest banan. Tak, jest banan, dobrze. Piszemy sobie grę. Tak, don't feed the monkey.
Dobrze pamiętałem, nie? W mojej pamięci jeszcze nie jest tak źle. Holendę jasne, ale okej. Jestem happy, że to znalazłem. Muszę powiedzieć, że mam giganty pod kółkiem. Trochę ich mam. O, to będzie fajna sekcja. Będzie pierwsza walka z bossem, można powiedzieć. Takim mini bossem, o, z mini bossem. Be useful. Mogę się do nich zakraść? Czy mnie wykryją w momencie, w którym będę jakoś blisko? Tak, będę jakoś blisko, to mnie wykryją. Na szczęście ja mam dobrą broń. Nie, to jest zbyt overpower grać na dwóch naraz, przysięgam. Bo nie byli tacy prości. O ty kurde, szarżował na mnie. Oni są w ogóle ogromni. Albo moje field of view jest strasznie małe. Gdzie to z dwóch? Bo to jest niemożliwe, że oni byli tacy wielcy. No, czy ja też jestem teraz większy, że to też ma jakieś znaczenie. Cześć wam. Żyjecie? Żyjecie, jestem szczęśliwy, że żyjecie. Oj, przepraszam, nie chciałem strzelać. Gdzieś tu obok coś może? Nie. Ale jestem tak szczęśliwy, że po tylu latach o tym bananie pamiętałem, że coś się od tej głowy wrzucało. Jestem mega happy. Dobrze, mamy kascenkę. Tłumaczenie tych napisów boli, zaufajcie mi. Ale daję radę jeszcze. O! Ty wyglądasz jak Samus, a nie ja. Uwaga! Zacząłem telefon. Wszyscy wyglądać tak samo. Nie chcę być rasistą, ale... You Samus? I guess. Follow me. Oj, to będzie sporo tłumaczenia. O nie... Właściwie tutaj ta sekcja spokojnie. Sekcja 5 na 5! Let's go! Let's go! Udało się. Skety 5 za 5. Look for medallion, huh? No medallion here. Kwongo take medallion away. But Kwongo no come here again. Shaman must call Kwongo. I'll talk to him. Where is he? Shaman no here. Shaman prisoner. You rescue Shaman and Shaman help you. Tomorrow I take you. Kwongo to jest pierwszy boss ogólnie w grze. Primitywy. Aha! To jest pierwsza gruba sekcja w tej grze. Jest bardzo, bardzo fajna. Dobrze pamiętać o granatach. Pamiętaj Macie o granatach, bo to jest ważne. Bo tu będzie mini boss i trzeba go rozwalić granatami. Simba Chief? Quickly, Sam, stop the invasion and protect the Simba Chief. Sam, you must defend the village and the chief. Only he knows where we can get the medallion. Let's kick some ass. Mam full amunicji. 30 granatów, 200 tego? Tak było za każdym razem? Nie, o kurwa, coś mi się nie kojarzy. A, o właśnie, 2-2-2-2-2. Oni też mają te swoje blastery, które mi strzelają. I to jest fajne, bo oni pokazują nam... Skopy ciwnicy na pewno są. Oczywiście nie uda nam się uratować wszystkich, jest to bardzo ciężkie. Ale uda nam się większość uratować. I to tutaj jest naprawdę bardzo mocne. I w ogóle nie wiem, czy widzieliście, bo taka papuga leciała z taką bombą. To będzie broń, którą dostaniemy i ona jest zajebista. Jest taka serious bomba, tylko że dubę 2. I na jednego przeciwnika, tak basically. Okej, tu się trochę kurwa dzieje. Ale nie ma czasu, żeby się... rozejrzeć. Ani cokolwiek. Okej. Okay. Teraz będzie chyba tak. Oni się dobijają do bramy. My mamy chwilę spokoju. Czekaj, czy możemy tu wejść? Z tego co wiem, tak, da się. Tylko, że trzeba... trzeba umieć. There we go! Czy mogę ich załatwić stąd? Szczere pytanie to jest moje. Nie, chyba nie. Ale mogę sobie stanąć tutaj i wyjebane mieć. Szczerze. No co, oni do mnie przyjdą i co mi zrobią? Szkoda, że nie mogę ich rozwalić. Trochę się... Or can I? I can't, okej.
trzeba zejść i pomóc tutaj, bo widzicie, jest oblężenie. Jak to jest? Ty tutaj, tutaj, ja ci dam. Ja ci dam, ja wam dam napadać na biednych tutaj Simbasów, co się tam nazywa. Ja są bracia Simba, czy klan Simba, ród Simba, kurwa, klan, bracia, no tak, bractwo. Dobra, cisza? Nie, jeszcze. Byłoby tu fajnie, gdyby dało się ich rozwalić, a niestety się nie da. A uderzyłem gratis idealnie w niego. Cieszko, 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 cieszko. Dobrze. Zbijam życie, a powinienem ich ratować. To jest zawsze mniej. Ups. O, dziękuję. Hej! Co jest, rozwalili wam kury? Okej. Jedzie bydle. O-o! Granaty! On ma dużo życia. Teraz padł, nice. Więc można powiedzieć, że miał dużo życia. Jeszcze wam mało? Doma główna jest otwarta, trzeba tam spoglądać co chwila. Oj, nawet granaty odbijają od siebie, co za goście. Mam bardzo mało amunicji do tego. Obawiam się pomału. Dobra, nieźle, nieźle. Mało amunicji to nie jest problem, jeszcze mamy też czegoś innego amunicji, także poradzimy sobie zawsze. Yeah! We did it! Udało się! I pozbawia krwi, Jezus! O Boże. Simsam jest tak śmieszny. I tak dobry jednocześnie. Klawdowik. I see we'll get along just fine. Staliśmy papugę, ona jest całkiem mocna. Sekiety 0 na 0, okej, to ma sens. Myślałem, że na przykład jak oni się przebijają, to mamy chwilę, żeby gdzieś spojrzeć dookoła, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze jedną sekcję. Nie wiem, czy ona nie będzie za długa, zobaczymy, jak ona zajmie. Bo nie chcę być odcinku dłuższy niż pół godziny, krótko mówiąc. Tak, czy pół godziny zamykać, tak, żeby było ok. Tą sekcję pamiętam aż za dobrze. Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Kto jak nie by? Jak to jest, że te gry dalej są tak dobre? Ja nie wiem. Cały czas tak dobre te gry. Albino się nazywał ten przeciwnik. Ała, jak dostałem od tego typa. To jest przeciwnika nowego po raz kolejny. Taką wieżyczkę jeżdżącą w sumie. Dobra, przeładowane, możemy działać. Coś zostałem, oni dużo dużo ci zadają. No je.
Nie wiem, czy go mogę rozwalić, chyba nie. Dobra, to co? Klodowik, nie. Właśnie, Klodowik, pamiętam, tak się nazywał. Tak jak Klawdowik. Czy Klodowik. A w sumie to ma w sobie sens. Kolego? Jesteście niebezpieczni. Kolejną papugę mamy. I zanim rozwalimy to jest skrzynki, tu można wejść na górę, pamiętam. Tylko trzeba sobie skrzynki poukładać. Ale to się tam na górę wejść. Układanie tych skrzynek to jest ból w dupie, by the way. O, te helikoptery, pamiętam. A, chcę to rakietę rozwalić. Pamiętam te helikoptery. Ale mi krwi napsuły to strasznie dużo. No halo, weź tę rakietę. Gdzie jesteś? No patrzcie, no. Teraz są dwa, no świetnie. Chyba jeden. Drugi mnie nie zdążył zaatakować nawet. Chyba jebać te rakiety. Trzeba tego... Super. Helikopter rozwalić, okej. I co? A idą. Cwaniaczki, a nie macie szans! Swoim działem! Primitywy! No primitywy, bo wyglądają jak jaskiniowcy, to ma... moka dużo sensu. Ale trochę ich idzie, nie powiem. Dostaję od tych kuźwa z siekierami, a ich... Nie wiem jak teraz rozwalić, muszę tą drobnicę tutaj rozwalić, primitywną. No, nie wiem jak, ja kiedy! Czy tych gościu na prawo mnie atakuje? Co chwila przyjeżdża, nie mam drugą wieżyczkę, także nie martwię się aż tak bardzo, ale... No ale steel! Jest ich całkiem sporo. Wybuchnie jak to ten? Nie, nie wiem czy wybuchło czy nie. A z tego mam rzeczy, o! Muszę dobrze to porozwalać za chwilę. I powiem. Typie! W tym moja wieżyczka padnie i będzie lipa, a co ja cykla będę nawalał? Jeszcze ty! Okej, chwila spokoju. Co teraz? O jest, samolot Simby. Bardzo dobrze. Na to mieliśmy czekać właśnie. Jak się rozwaliły te skrzynki wcześniej? To fuck? Okay, udało nam się przetrwać. Jak miło. Jak miło. Mam akurat tutaj rakiety. Dobra, ale zanim to, wiem, że jest sekret tam u góry. I nawet go widać tam. Ja go chcę. Tylko musimy sobie poukładać faktycznie schody. Fizycznie, ręcznie musimy ułożyć schody. To trochę zajmuje. Tak, żeby te schody były, wiecie, ok. Żeby dało się na górę wskoczyć. Spróbujemy sobie zrobić schodki na 3. O. Spróbujemy jeszcze jednej skrzynki, którą weźmiemy mniej więcej z dołu. Okej! Okay. Chyba po moich skrzynkach w takim razie. Nie, przetrwały, okej. Okay. Nie wiedziałem, że oni przyjdą tutaj do mnie. Jak ja nie pójdę. Au! Dalej! Łoty! To są nasze byki, które my znamy, tylko że to są jako takie byczki na kęce, jako zabawki. Tak śmiesznie wygląda. Ja tak śmiesznie zawracałem tak momentalnie. Trzeba się pilnować. No sobie samolot krąży, a nie atakuje mnie na szczęście na razie. Kice fajnie działa, podoba mi się. A może z niego wycelujemy? Nie. Nie. Ile ich będzie iść, tak szczerze, Jezu. Teraz. Trafiłem. Dobrze. Epidemia mi się skończyła. Bardzo niedobrze. No, spróbujmy z tego. Kogo w ogóle zrani? Nie, zrani go, ale w bardzo małym stopniu. Tu są samo naprowadzające są? O kurna. Tego się nie spodziewałem. No, come on. Gin samolocie. No, dziękuję.
Right. Czy my się teraz tu możemy w spokoju rozejrzeć? Bo to jest jakaś katastrofa, co tutaj się dzieje. Sofia, żeby ktoś idzie, ja tylko sobie chciałem skrzypki poukładać. O cholej. Nie no. Tak to się nie uda. No, come on. No nie. Inaczej. O, dobra, może być. Albo nie może być. No, żeż po prostu. To tam nie wskoczę bez tej jednej skrzynki. I guess. Tu się wszystkie porozwalały. Jopie dziurę. Ten, kto wymyślił ten sekret, to jest, nie wiem, naprawdę chce się poznęcać nad nami, tutaj graczami. No to tego się nie da inaczej nazwać. Dobra, może gdyby tutaj po prostu ułożyć. No, to się nie uda, prawda? Znaczy się przesuwa na tej skrzynce. God damn it. Znaczy zakładam, że tu się nie układa tej skrzynce, tylko się bierze po prostu rakietnicą, nie? Ale ja nie jestem aż tak inteligentny, co zrobić rakietnicą. Tu są połączone rocket jumpy. To tym bardziej nie jestem w stanie tego zrobić inaczej niż w ten sposób. Dobra, tam jest pewnie skarb tylko, więc ja się chyba poddam po prostu. Na normalnie świecie się po prostu poddam. Otwieram sobie skrzynki. O, klodowik tutaj był, proszę bardzo, w środku w skrzynce. To wybuchnie, może tego lepiej nie będziemy tak robić. Są szelsy. Tak, wiem, że tam jest sekret, ale niestety nie jestem w stanie go dostać. Ja po prostu nie potrafię. I tyle. Dobra. Mamy tego klodowika. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze troszeczkę do przodu. Lecimy, co tutaj jest z przodu. Trochę czasu nam tutaj zajęło, nie powiem. Uuu, plecak, który znamy i kochamy. Trochę zdrowia, pięknie, oczywiście nie dostaliśmy rakietnicy. Mamy wesołą kompanię. Co to tam leci? A ci goście na tych zielonych, lol. Okej. No i takie walki to ja rozumiem. Extra life dostałeś, mamy 3 życia już. 4, przepraszam. Czemu wyjdziecie tak od razu naprzód? Guys! No i właśnie potem umieracie, tak to się kończy, no. A potem jest na mnie. Nie mogę widać, że tempi jesteś, nie umiecie walczyć z nimi, no. Bo to nie jest moja wina. Uff! Nikt nie przeżył. Świetne. Świetnie po prostu mi poszło. Świetnie mi poszła obrona ich. Ech. Mamy zdrowie, nie wiem, czy powinienem je brać teraz. Co tam się dzieje? Przepraszam? Fake health, ale tu z daleka było widać, że to jest fake health. He sure had me fooled. O Boże. Okej. Okay. A do tej kuli wejdziemy sobie już w następnym odcinku, panie i panowie. To jest takie, widzicie, spokojniejsze miejsce. W tym kończymy ten odcinek. Także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i obiecuję, że następny odcinek będzie, mam nadzieję, wcześniej i szybciej. Trzymajcie się, dalej, cześć i pali, zapraszam was do kolejnych odcinki z Siusama 2. Trzymajcie się, pa pa!